Wyszedłem z bunkru, przeżyłem atomowy podłóg. Zostałem chyba sam, nie ma nikogo u boku. Świat taki spokojny w powietrzu, unosi się chmura. Moje ciało w skafandrze nawet tego nie odczuwa. Siedziałem cały rok i pamiętam sam początek. Panika, hałas, a ja czytałem sobie książkę. W telewizji komunikat, lecą bomby atomowe na Polskę, mój kraj, za który mógłbym oddać zdrowie. To już nie są tylko plotki, a kiedy budowałem schron, mówili, że jestem głupi, żebym wypierdalał stąd. Daleko od rodziny, która gdzieś tam pewnie była, od kumpli i problemów, których ciągle mi przybywa. Idę przez to miasto, które tak tętniło życie. Teraz zrujnowany kraj, wszędzie pustka, zgliszcze. Nie wiem, co ja tutaj robię, ja nie znam tego świata. A może nie żyję i w piekle się przechadzam. W dłoni mam nóż, bo nie jestem nawet pewny, czy zwierzęta i ludzie są tym, czym byli kiedyś. Głód rozwala mnie od środka, tylko dlatego wyszedłem. Znajdę sklep, no i wracam, złą pasę może przerwę. Słyszę, ktoś koło mnie biegnie, ja odwracam szybko wzrok. To tylko dziki pies, który chce już odejść stąd. Pomyślałem, że go wezmę, samemu można już zwariować. Znalazł się i sklep, i jedzenia w brud na 100 lat. Wracam do mieszkania, jeżeli tak to mogę nazwać. Cztery metalowe ściany, które widziałeś tylko w bajkach. Wdzięczność w oczach psa napawała mnie nadzieją. Może będzie w końcu lepiej i mnie stąd wydobędą. Przecież świat się nie skończył, on dalej musi trwać, skoro ja tu jestem. Czy pamięta o mnie pan? Pooglądam stare zdjęcia i przypomnę sobie czasy, kiedy największym problemem były brudne adidasy. Stare radio, które mam, od początku tylko milczy. Chcę nawiązać łączność, a ono zawsze głośno piszczy. Do tragedii, jak to bywa, doprowadziła nas pycha. Chęć pokazania wyższości, czyja jest planeta Ziemia. To nasza wspólna matka, którą mieliśmy szanować. Zgubione słowo klucz, nie mają znaczenia już słowa. Zdrapię kolejną krechę, to mój jedyny kalendarz. Jutro będzie nowy dzień, muszę o tym pamiętać. Otwieram znowu oczy, emocjonalnie nie wytrzymam. Patrzę na ten nóż i żyły i chyba chcę go wykorzystać. Siedzę i myślę, dlaczego to mi bije serce. Czy na to zasłużyłem? Ściskam nóż w prawej ręce. Zamykam swoje oczy, nie chcę więcej już się bać. Zrobię to, jestem silny, albo nie, kurwa mać. Czy ktoś mnie słyszy? Powtarzam, czy ktoś tam jest? Radio przemówiło, ja z zachwytu popłakałem się.